Witam, tu Draco Metal. Zapraszam na kolejną dawkę śmierci w Hunt Showdown. Tu gramy z chłopakami trójeczki. Nie mogliśmy się zdecydować, kto ma prowadzić. Mamy świeżego koleżkę, z którym od niedawna gramy. No i oczywiście wybór padł na mnie. Także lecimy przed siebie. Będziemy robić zaprzynętę. Zobaczymy, co nam to przyniesie. Tu widzimy, że wskazóweczka jest niedaleko. Dopiero co zaczęliśmy meczyk. Zbliżamy się do wskazówki. Już słyszymy, że wskazówka wyrczy. Także mamy gości. Także będziemy kontynuować nasz showdown. Rozglądamy się, szukając jakichś oprawców, kanali, którzy będą chcieli nas ustrzelić. Już słyszymy strzały. Tam widzimy typka. Także jako rola przynęty lecimy jako pierwsi. Tu widzimy, że gościu schował się perfidnie w krzaki. Kanalia wybiega. Nic nie pomógł Fening. Pozostał mu skrawek życia, a my lecimy dalej. Jesteśmy już w miejscówce bossa. Słyszymy, że druga ekipa jest w środku, także na spokojnie się zbliżamy. Także podchodzimy bliżej. Słyszymy, że goście są w środku. Ja tutaj na początku myślałem, że to mój koleżka, bo był podobnie ubrany. Ale niestety to był gościu z drugiej drużyny. Na jego nieszczęście został położony. Tu teraz będziemy mieć przybliżonko na mojego koleżkę i powiedzcie, i co, nie wygląda podobnie? Jest identyczny, mogłem się pomylić. Na szczęście udało się go zabić. Tu już próbujemy wejść troszeczkę z innej strony. Tamtego spaliliśmy. Jego zwłoki się ładnie dosmażyły. Także wchodzimy do środka, bo końcówka bossa została. Słyszymy, że gościu właśnie w tym momencie wszedł. Zaczyna egzorcyzmy, tu go widzimy na przybliżeniu. Uciekł na zewnątrz, także będziemy próbowali przejąć jego trofeum. Prawdopodobnie ich było tylko dwoje. Jednego zabiliśmy, został jeszcze ten. Tutaj perfidnie zamknął klatkę. Jeszcze zombiaki mnie troszeczkę poharatały. Tu oczywiście jeszcze pułapeczka, których było sporo rozstawione w tej miejscówce. Bandażowanko. I patrzymy za typkiem dalej. Koleżkowie próbują obejść z drugiej strony za gościem. A tu już słyszymy strzały. Widać, że gościu strzela z łuku. Żeby było po cichu, żeby nie zdradził swojej pozycji. Tu widzimy, że jest za kratą. I oczywiście wbiegłem z powrotem w kolce. Tu obserwujemy mojego koleżkę. Próbuję mnie podnieść. Jak się okazuje, tak samo pod strzał. Zostaje jeszcze jeden koleżka. Najwytrwalszy z nas wszystkich. Próbuje coś wskórać. Małe zastraszenie przeciwnika. Widać, że egzorcyzmy się już kończą. Przeciwnik jest już w środku. Czeka na odbiór trofeum. Tu słyszymy, jak strzały przelatują obok ucha koleżki. Małe mierzonko. Jeden strzał celny. Znaczy, jedno trofeum zostało już podniesione przez oprawcę. Koleżka podbiega na szybkości.
Sprawdzanie terenu. Widzimy, że tutaj gościu ucieka, bo już nie ma swojego kompana. Także tu już mamy kolejny meczyk. Biegnąc jako przynęta, natrafiłem na jednego gostka, zaznaczam koleżkom i oczywiście śmierć. Po podniesieniu lecimy zobaczyć, jak tam ciało. Koleżkowie tam zabili kogoś. Gościu próbował podnieść. Także teraz polecimy sobie na Johnny Rambo. Spróbujemy poszerzyć mu uśmiech. Koleżkowie odwracają jego uwagę. Teraz oni są przynętą, a ja zajdę go od boku. Jedno ciachnięcie, uśmiech poszerzony. Tu widzimy, jak niedokładnie kolce przykryły ciało wcześniejszego gostka. Tu mamy kolejny meczyk. Tu akurat był udany strzał. Widzimy, jak gościu czai na ekipę, która robi egzorcyzmy. Już mnie zauważył, ponieważ oddałem strzał. Wie, że już siedzę w tych krzaczkach. Dwa strzały chybione. Tutaj sam nie wierzyłem, że go trafię. Akurat strzał udał się celny. To już chwila rekreacji, żeby odstresować się. Zabawiamy się z psami. Patrzymy, czy da radę je zabić przez te kratki. Jeden koleżka postanowił wejść do niej do środka. Sprawdzić, czy z tego, co piszą na internecie, faktycznie jest krwawienie, gdy się wejdzie. Także wszedł do środka, od razu krwawionko. Takiego psa w klatce jest ciężko ubić. Nie reaguje na to, że zawodnik wszedł do środka do walki, tylko robi swoje. Koleżka dostaje krwawienie i po chwili padnie. Drugi koleżka nie wierzył. Chciał sprawdzić na własnej skórze. Zostawiliśmy jednego kundla, także też wskakuje do środka. Parę strzałów. Pies pozostaje niewzruszony. Koleżka, mimo bandażowania, również upada. Teraz sprawdzamy, czy po podniesieniu dalej będzie krwawienie. Oczywiście jest. Także pozostaje mi spalić pieska, zgasić kumpli i podniesiemy. Czasami w Hunt Showdown trzeba znaleźć sobie chwilę relaksu, żeby porozglądać się po okolicy, popatrzeć, co się dzieje. Niekoniecznie trzeba biec i zabijać. Tu już mamy kolejny meczyk. Siedzimy w polu kukurydzy, niedaleko bossa. Tu mieliśmy ze dwie ekipy. Tam widzimy gości, którzy przebiegają. Także małe celowanie. Tu słyszymy, że dalej przechodzą. Gościu próbował się podkraść. My siedzimy w polu kukurydzy. Piękną głowę dostał gościu z trofeum. To akurat byli ci od drugiego bossa. Także teraz szybkie przejęcie trofeum. Wracamy w pole kukurydzy, bo tu będzie jadka jak nie z tej ziemi. Widzimy, że dalej tam ktoś chodzi. Powiem wam, że w polu kukurydzy ciężko było kogokolwiek znaleźć. Stało się koło siebie i ciężko było zauważyć, gdzie ktoś jest. Także schrony jak najbardziej udany. Aczkolwiek każdy z nas tutaj biegał. Próbował kogokolwiek znaleźć, ale bezskutecznie. Tu widzimy, że jeden koleżka już leży. Tu mamy dwie ekipy. Małe bieganie. Tu widzimy, że gościu do szałasu wbiegł. Próbujemy go dogonić, ale niestety moja dzida go nie sięgła. Teraz obserwujemy moich koleżków.
Tak samo próbują coś wziąć w tym polu kukurydzy. Cały czas słyszymy biegi. Tutaj koleżka próbuje kogokolwiek zauważyć. Robale, może akurat kogoś dopadną. Słychać kolejne ciosy. Znów ktoś padł. Koleżka tak samo. Koleżka właśnie złapał robale, które sam rzucił. Mała ucieczka przez pole kukurydzy. Także to są ostatnie chwile koleżki. Bo z tego co pamiętam, chyba nikt z nas tutaj nie przeżył. Jeszcze dynamit dla odstraszenia. I teraz co? Koleżka podbiega. Tu nawet nie było przez to pole kukurydzy. Widać, że ktoś tam jest przy naszych ciałach, że się podnoszą. Koleżce udało się trafić. Tu biegnie kanalia. Próbuje dopaść koleżkę. Oczywiście w takiej chwili jest 1000 myśli na sekundę. Nie wiadomo, czy to leczyć się, czy wyciągać inną broń, czy z nożem biec. Tu widzimy, że idą na noże. I topór. Także koleżka nie przeżył. Oczywiście w każdym meczu trzeba się troszkę zrelaksować. Tu widzimy, jak pancerniak słucha fortepianu. Także to by było wszystko w tym materiale. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Hej! Thank you.